Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyzwaniu KAS na moim kanale i na kanale Wojtka i Piotrka, bo są oczywiście ze mną panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. I słuchajcie, dzisiaj... Cześć, dzień dobry. Stwierdziliśmy, że zrobimy sobie, już pewnie widzicie po tytule, oczywiście challenge w 10 minut. Challenge w 10 minut na facecie Ugly to Beauty. Po raz pierwszy będziemy robić... halo. To nie u mnie. Excuse me. Słuchajcie, będziemy po raz pierwszy robić sobie kasa, w sensie kasa, Ugly to Beauty na facecie, także no, może być ciekawie, challenge, może będzie łatwiej, słuchajcie. No na pewno. Ja wam oczywiście... No. A nie, dobrze. Co ty tam? Musiałem sprawdzić, czy mi się nagrywa dobry mikrofon. Jezus, puka, okay. Stuka. No, także poczekajcie, ja wam już pokażę, kogo będziemy dzisiaj sobie robić, bo normalnie ta twarz mnie urzekła. O mnie Asterix i Obelix. Uwaga, uwaga, i jest to cygar, proszę państwa. Zrobiła go dla nas Cornelia The Great. Oczywiście hashtag kas dla Andeza i przypominam wszystkim osobom, które mają ochotę zrobić dla mnie kas, żeby ich postać się ukazała w odcinku. Róbcie. Zobaczcie, jest już, naprawdę jest mega dużo simów, za co wam serdecznie dziękuję. Buziakuję, lofki, kiski, besoski. Błagam was, weźcie, zróbcie zbliżenie na jego głowę. No poczekaj, bo ja drogo biorę. Tak, on tak ma takie usta, takie... Jakie całuśne ma. Ale przynajmniej nie są jakoś mega wyciągnięte, więc nie będzie tego trudno zmienić. To prawda, ale on ma szminę nałożoną na usta. Ma. No cóż, no. I ogólnie ma makijaż. Ja się zastanawiałem, bo wybieraliśmy to razem, czy to nie jest kobieta. Tak. No i słuchajcie, oczywiście mamy 10 minut, robimy jeden strój, przerabiamy jego twarz. On nie, w sumie nie masz tak ciężkiej twarzy. Znaczy przerabiamy twarz, wszystko. Znaczy wszystko, tak? Oczywiście, że tak. Tak. Widzicie, talia, bonka i te sprawy. Zobaczymy, co nam wyjdzie. No faceta w sumie Ugly to Beauty nie robiliśmy, więc to pierwszy raz, tak jak już powiedziałem wcześniej. No to myślę, że będzie fajnie. Tego nie rozbieramy chyba, nie? Go od razu, tak jak stoi, tak go zaczynamy robić, tak? Tak. A, czyli nie rozbieramy go przed czasem? No nie. Aha, tak też będę pieczawczał. No, rozebranie to jest chwila, moment, tak, więc... Dobra, tylko sobie zobaczysz, jaki ma chód. Ja nie chcę go rozbierać. Jaki on ma chód? Aha, nie ma chodu. Muszę mu na pewno te tatuaże zdjąć, bo to wygląda jak pół dupy z zakrzaka. A ja zobaczymy, co z tym zrobię. Ogólnie wygląda jak pół dupy. Jeszcze poczekajcie, tylko zobaczymy, kim jest. Jest nieuleczalnym romantykiem. Ale... Patrzcie, jaki cygar romantyk. My z Piotrkiem stwierdziliśmy, że to jest połączenie Asterixa i Obeliska. Obeliska. Ale obróćcie go tyłem, zobaczcie, jakie on ma takie takie jak baleron ma na plecach. Ale mu się nie wrzynają. Oj, no tam. Słuchajcie, to jest taki baleron. Jest nieuleczalnym romantykiem, jest uroczy, romantyk, bardzo rodzinny jest i jest żarłokiem. No patrzcie, może jest taki cute, no taki. No jest taki cute, jest taki cute. No dobra, puśćcie, cicho, puśćcie sobie jego głos. Na ten dzwoneczek kliknijcie. O Boże, nie! O Boże, jakich te? Na zdrowie. Na zdrowie. Dziękuję i dziękuję Boże, wszystkim w komentarzach za na zdrowie. I pamiętajcie, moi drodzy, że dzisiaj u mnie emotka postaci, ludzika, kogo chcecie, dziewczynkę, chłopczyka, z facepalmem, bez facepalma, tak zrobicie. Wiecie, na cześć naszego cygara. Waldeusz Cygar, nie. Cygaro w komentarzach, halo. Wojtek, czy ty masz już stoper? No powiedzmy. No to masz czy nie masz? Już moment. To u mnie w komentarzach piszecie cygaro tak samo. Jesus. A ja chcę motkę cygara. Ja postać. Piszecie cygarko. Zero masz? Polotu. No masz czy nie masz? No mam, no wiem, że mam. No to ja cię liczę. No. Tak. Więc. 3, 2, 1, start! Dobra. Jedziemy. O Jezu, nie trafiłem w głowę. Ja zbliżyłem. Czekaj, dobra. Boże! Jaki Bebzon. Ja jeszcze nie widzę Bebzona, bo czekajcie, ściągam z niego... Wystarczy, że z niego górę zdejmiecie i... Dobra. Czekajcie, ja włosy chcę ściąć, jeszcze zobaczymy, jak będzie to wyglądać. No ktoś tu z tobą definitywnie przesadził. O nie, jaką... Ej, teraz wygląda jak ten, jak Clark z Raymana dwójki, trochę. Tak. No nie? No. Boże, te usta, ja pierdziele. I mam ta twarz, a te nogi w ogóle jak kajaki, nie? Stopy w sensie. Boże, a brwi? Czekajcie, może brwi mu zmienić. Gdzie są brwi? Halo? Brwi. Z gotowych korzystamy, czy nie? No brwi nie zmienisz raczej, Wojtek, no bo one są zarośnięte, tak. Więc tutaj nic nie zrobisz z tym. Jakimkolwiek sposobem mamy zrobić z niego beauty, nie? Znaczy, nie korzystamy tylko z gotowych, wiecie, twarzy, oczu, tam ust, ale no brwi chyba się nie da zrobić, nie? Nie możemy tego, bo to są, one są wybrane, że są złączone, tak mi się wydaje, więc... Brwi możesz co najwyżej przesuwać, obniżać i tak dalej, tak więc dalej. Więc ja no po prostu zmienię z gotowych, tak? Na jakieś tam normalne. Tylko nie wiem, na jakie jeszcze. O, no nie będą takie. Jakiś taki smutny jest, ma smutne oczka takie.
Dobra, trochę też zmniejszę te bary, bo masakra. Damy mu tak tutaj. O, trochę tu poszerzymy. To faktycznie trzeba mu zmienić. Mhm. Ja bym chciało rzeźbić. Zaczyna się. Nie, ja mam usta tu. Nogi nie mogą być jak patyczki, więc o. Coś o tym wiem. Tak. Może ta głowa. O, jest jaka monobrew faktycznie. No jest, dlatego widzisz. Musisz to ładnie zrobić. O. Tak mu troszkę. Ojejku. Chodź tu, pyzo. Pyza. No jest taka pyza. Dobra. Trochę. No jest, no. Dobra, oczy. Taka cudowna tulenia. Mhm. Ja nie chcę z niego robić Chińczyka. Kurczę. Wojtek, ile mam czasu? 8 minut jeszcze mniej więcej. Okej. I oczywiście się będę nad nosem teraz najbardziej rozwodził, bo to teraz jest... Teraz tak jakbyśmy... Znaczy ja nos nie, ja już nos ogarnąłem. Z nosem jest najgorszy problem, że ja nie potrafię... Nie wiem, jak się robi, że się go cofa do tyłu. Do góry tak bardziej? Znaczy u... Chociaż dobra, już sobie poradziłem. W sumie powiem wam szczerze, że nie wygląda jakoś się źle teraz, jakby się go tak delikatnie upiększyło. Dobra, założę mu jakiś łeb, jakąś fryzurę. Jakieś włosy, no, przydałyby tak. Się w sumie. Niech będzie może brązowe. O, takie? Nie wiem, zobaczymy, czekajcie. O, może tak? Uszy ma takie też. Chociaż nie, dobra. Jednak nie. O, nie. Może zrobię go blondynę. O, ma jakieś takie pucki. No. Mam je zdjęcie, jak stałem w korku, nie? I mama mówi, ty masz jakieś pucki na twarzy. Ja wysłucham, tak słońce pada. Okej. No, tak sobie wmawiaj. Nie przytyłem. Blebasku. Słucham? Co słyszałeś? Mowy. Ja jestem dobrze tutaj zbudowany. No właśnie, dobrze zbudowany. Ma, tak. No. Patrzę. Aha. Nie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie martw się, jak tylko wyjdzie słoneczko jeszcze większe, to sobie takiego grilla trzasnę, że po prostu zrobię live'a. Co to jest? Myślę, że twarz ma chyba ogarnięte, oczy niebieskie mu zrobimy. Swe oczy, dwie ma dziwne oczy tak... niebieskie. O, dobra. O Boże, trochę nie, przestraszone. Nie. O nie, to coś zrobiłem z twarzą, czekajcie. Dobra, no powiedzmy. Ja go ubieram już. Naprawdę? Tak. No zostało 5 minut. Ja dopiero głowę robię. No ja też właśnie głowę skończyłem. O. O, to jest fajne. Ej, to bym nosił nawet sam. On ma jakieś takie... Że on ma O nie, o Boże, co to jest? Ma takie oczy. Weź się bardziej facet uśmiechnij czy coś. Wiecie, o, widzisz, od razu masz... Jakie ty masz nas piękne oczy. Pięknie. Dobra. Dobra, to mu zostawię. Prawda, musi do mnie ktoś teraz z Warszawy dzwonić. Happy, nie dzwoń do mnie. To nie ja. Nie, myślę, że Wojtek, że to ci ładni chłopcy. Tak, o Boże. Na pewno. Jak nic. Nie, to by się pokazała Łódź, że dzwoni. No halo, możesz mi tu nie vibration teraz, telefon, halo. Dziękuję. Mam nadzieję, że mi stopera nie przerwie. Damy mu tak. No, też mam taką nadzieję. Nie, chyba nie. To tak nie działa. Dobra, idę, jedziemy. O, dobra. Czekajcie. Tylko ha, 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 hi, ha, 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 hu, ha, ha, ha. Ma za dużą głowę. Może tak? O, no, powiem wam, że tak. Obym tylko teraz o butach nie zapomniał, jak zawsze. Dobra, dam mu takie, chyba że takie... Nie. Nie, te są lepsze, te zdecydowanie lepsze. Dobra. Buty. Tyłek ma normalny, ma normalny. Dam mu może... Takie trampuszczały. Chociaż nie, może grube jakieś... to wszystko. Bardziej pantoflowe może troszeczkę. Pantoflowe. Bo takie, nie takie typowe trampy chcę. Czekajcie, może ty? O Jezu, zapomniałem, że jemu ktoś klatkę podniósł tak masakrycznie, tragicznie. Tak, tak. Dobra, o. Nie wiem, czy ta głowa jest proporcjonalna, nieważne, nieistotne. Zostały 4 minuty. Ważne, żeby jakoś to w miarę wyglądał. Troszkę go wklęsłem.
Te najacze naprawdę. Też w sumie nie są takie złe. Nie do tego stroju. Oho, ciekawe, jaki masz strój. Jeszcze mam stroju taką... nie zrobiłem. Jak to? No dopiero robię. No pięknie. Dobra, niech będą te trampy. Boże, co tutaj wy... Shorty do takiego czegoś to nie w ogóle nie pasuje. No gdzie? Czarne czy białe? Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Kolorowe. Czy czarne. Niebieskie? No. Nie pasują. Ewentualnie brązowe. Uuu, czekajcie, bo ja mam chyba zamysł. O! O! Białe. Białe niech będą. Możemy jakieś oksy damy, albo jakieś dodatki, coś. Zegarek mogę dać na rękę. Zrobimy go trochę na andece, na palcu będzie miał sygnet. O, tylko Patryk, pamiętaj na którą rękę. Na lewą jak patrzę, czyli na jego prawą. Tak. Na pewno? Tak. O. Dobra. Nie, bez skarpy. Ze skarpy to mi bez nadziei. Te może buty jakieś... mi się nie podobają, czekajcie. Dwie i pół minuty. Dobrze. Takie tylko, że na przykład, nie wiem, jakieś takie ciemne obłożenie. Mam problem z butami u niego. Okej. Bo zrobiłem sobie taki strój, że... Zostawiłem mu tatuaże w ogóle, nie wiem jak wy. Ja nie. Ja nie, ja usunąłem. Ja zostawiłem tatuaże, ja lubię tatuaże. Czemu ma taką kwadratową głowę? No ma. Może tak? O, i ten delfinek jest widoczny w sumie. Ewentualnie możemy coś jeszcze nad fryzurą pomyśleć. Ile jeszcze czasu? Pokaż mi tu. Minuta 50. A! To spokojnie, spokojnie. Takie. O, tu w sumie też... Ja go zostawiam chyba w taki... O, tak, tylko może inny kolor, poczekajcie. Nie. Był dobry. Nie. Dobre, o, taki płomienny rudy ja będzie. Chcę na szyjnik jakiś taki fajny. I rzemyk na przykład, o coś w tym stylu. Ja mu wziąłem, ej halo, co ty tam? Ej, no co, ja lubię ale u mnie tego nie wyglądać, bo on ma koszulę taką specjalną, więc tego nie widać aż tak, ale ma! A u mnie nie, u mnie to będzie widać i to do niego nie pasuje jednak, niestety. Jednak nie. Ja tak przewertuję te włosy na szybko, ale chyba minuta. Tutaj się nic... Dobra. Nie, totalnie nie. Może takie większe oksy? Nie, ja, nie go, no. ja go chyba zostawię w tych włosach. No jest taki śmie, ale może inny kolor, czekajcie jeszcze, bo my... O, a może jakby... taki? Czy taki? Taki, nie, czarny będziesz. Będziesz czarny dzisiaj. Totalnie. To mnie jest no. Blond. Ja myślę, że jest super. Ej, nie, no jest supi. Te buty mi tak średnio, ale tu ich nie ma nic lepszego, no... Ewentualnie dobra, wezmę mu jak zawsze trampki. Otrzymaj tam z tą... Dobra, ja jestem gotowy. Ja też. Ja jeszcze chwila. O. 20 sekund. Nie no, chyba dobra, zrobiłem. Jestem gotowy. Ready? Tak? Okej. Okay. Tak. No to stop. 3! Aha. No stop. No stop. No dobrze, no jest pięknie. Słuchajcie, myślę, że Waldeusz no Cygar by się nie pogardził. No, ja się od razu pochwalę na grupie. No to ja też. No dobrze, to ja wam też wyślę, słuchajcie, zobaczymy nasze reakcje. Nasze pamiętajcie tylko o screenie. Tak, oczywiście, Wojtku, no nie ma innej możliwości. To musicie miniatury zrobić. Kto to zrobił takiego? Przecież masz tatuaż, Wojtek, jednak, halo, co mówisz, że no wywaliłeś? Tak, no bo dałem na sam koniec. Pięknie, ja zobaczę, czekajcie, wam pokażę, o. Myślę, że nie wyszedł aż taki tragiczny. No w porównaniu z tym, co było. Nie, no w porównaniu z tym, co było, to wiecie, to jest już kobele, no, takiego. Kto wziął to samo, co ja? Nie wierzę, dałeś to samo! Dałeś tą samą górę i ten sam dół! No tylko inny kolor! Ja nie wierzę po prostu! Zabierzcie mnie stąd! Dobra, słucham? Proszę bardzo. Nie wierzę, po ej, prostu to nie wierzę. Trochę. A ten twój wygląda jak, Wojtek, jak... Piotrek, wiesz jak ten twój wygląda? No, jak ten Stifler. Ładny chłopiec. Jak ładny, dokładnie, ładny chłopiec z Warszawy. A żeś pojechał, Piotr, ale nie, z twarzy nie. No jak nie. Mogłeś wziąć to samo, co ja? Nie wiem, tak mi pasowało do niego. Nie wierzę. Tak ja mam inne tatuaże, halo. Nie, ale co ty mu w ogóle z tą twarzą zrobiłeś? No co mu zrobiłem?
Nie wiem, zrobiłeś taki, z niego jakiegoś nerda takiego. On mi wygląda na takiego... Taki pocieszny. Taki papuśny. Twój Maciek też. No! On bardziej, on jak kierujesz bardziej na niego, to mój trochę inaczej wygląda niż tu, bo no. Tu się jakoś dziwnie skrzywił. Ale słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że nam się podobał, że ładnie przerobiliśmy nasze kasowe dzieciątko. No, my zwłaszcza. Prawie identycznie. Tak. No i co? I słyszymy się w kolejnych kastach już za tydzień. U mnie, u Wojtka i u Piotrka. Ankieta ja w opisie? Właśnie nie wiem, będziemy robić ankietę w opisie? Nie. I słuchajcie, pamiętajcie o komentarzach. Ja was bardzo serdecznie, lowki, kiski i besoski. Buziakuję was także. No i pamiętajcie, Simsy u mnie o godzinie 16 dzisiaj jeszcze. Albo umówię się inaczej. Pokomentujcie wszystkie filmy i dajcie po prostu imię osoby, która według was wygrała. O, tak będzie najlepiej. Tak, piszcie, u każdy... kto wygrał. Tak, imię to ogarniemy. Pamiętajcie o emotkach. No, także byłem tak. Wojtek i Piotrek. Byliśmy. Byłem też ja. Lowki, kiski i besoski. Trzymajcie się, cześć, do następnego. Pa, pa. Pa. Pa.